Cześć wszystkim, ja jestem Maciej i witam Was w kolejnym filmie z serii, w której buduję domową maszynę CNC. Tak jak widzicie, od ostatniego odcinka nie za wiele się zmieniło, ale odnosząc się do niego, mam już wszystkie potrzebne części, także mam tą płytę, która przychodzi tutaj na wierzch tej konstrukcji. Ale tak, teraz wprowadziłem parę zmian i jedną z tych zmian jest to, że wprowadziłem wewnątrz tych profili, tak jak widzicie teraz na ekranie, takie dystanse, tak żeby te profile pod wpływem tego ściśnięcia tych śrub się nie uginały. I druga taka ważniejsza rzecz, myślę, że jeśli będziecie chcieli sami zbudować taką maszynę, to warto, żebyście o tym wiedzieli. Ja nie wiedziałem, ale mam nadzieję, że w porę to skorygowałem. Tutaj wszystkie te śruby, które ja stosuję, mają stalowe nakrętki i teraz cała ta konstrukcja pewno będzie drgać. Te śruby mogą się odkręcić po jakimś czasie pracy. Także rozwiązania na to są dwa. Jedno z nich to jest albo zastosować nylonowe nakrętki, albo drugie, które ja zastosowałem, czyli wszystkie śruby potraktować takim klejem do gwintów. Tak jak wspominałem, mam gotową tą płytę już tutaj przygotowaną pod montaż, także biorę się już teraz za to i zapraszam do oglądania. Przygotowałem tutaj te wózeczki, które będę montował na tych prowadnicach i na to wszystko pewno przyjdzie cała ta oś X. Już nauczony na błędach będę nakładał klej na każdą z tych nakrętek. No i kolejna część montażu za nami. Jak widzicie, kilka prostych operacji. Naprawdę maszyna nabrała niezłych kształtów. Ja teraz wezmę się za zmontowanie tutaj tej płytki, która przychodzi na OZ. Także nie ma co tracić czasu i lecimy dalej. Ok, jak widzieliście na filmie, oś Z jest praktycznie zmontowana. Z tego co tam patrzyłem w instrukcję, to kolejny etap to już jest pomału montaż elektroniki. Pewno w jakichś tam między ujęciami dojdzie tutaj jeszcze taka górna część tej ramy i tutaj z tyłu taka wzmacniająca część. Ja już się nie mogę doczekać, aż wszystko będzie zmontowane, także nie tracę czasu i lecę dalej z montażem. Mam nadzieję, że uda nam się to dzisiaj uruchomić, także oglądajcie dalej. Silniki zamontowane, także kolejna część za nami. Ja teraz zajmę się montażem tego profilu tutaj do góry i tego, który przychodzi tu z tyłu. Założę sobie tutaj paski zębate na tą oś Y i na oś X. No i po tym wszystkim, jak już tutaj będą zamontowane te paski, te profile do góry, no to przyjdzie czas na zabawę kabelkami. We'll be right back.
No i udało się. Jak widzieliście, pracy było naprawdę sporo. Mi to zajęło, myślę, że dobre kilkanaście godzin, bo robiłem to ponad jeden dzień. Ale tutaj wszystkie te przewody sobie poprowadziłem. Mam nadzieję, że w miarę estetycznie to wyszło. Ja już posprawdzałem, czy na pewno wszystko dobrze podłączyłem. No i zobaczymy, zaraz będzie pierwsze uruchomienie, także trzymajcie kciuki. Ja biorę komputer i zaraz wszystko podłączamy. Słuchajcie, udało się dotrzeć do końca projektu. Trochę tutaj pracy było w tym filmie zrobione. Ja jestem osobiście bardzo zadowolony z tego, jak to wyszło. Wydaje mi się, że całkiem zgrabnie udało mi się to wszystko połączyć. Zostało mi tutaj jeszcze wywiercić otwory w tej płycie, która jest podstawą, tak żeby móc zamontować muffy, tak żeby można było montować różne elementy, które będą obrabiane. No i co jeszcze? Muszę to wrzeciono zamontować, ale to zrobię pewno w kolejnym filmie albo już poza kamerą, tak żeby nie przynudzać. No i na dzisiaj to wszystko. Sporo czasu zajął mi ten odcinek, ale ja się osobiście przy tym super bawiłem. Mam nadzieję, że Wam również się film podobał. Jeśli Wam się podobał, to możecie oczywiście go polubić. Ja czekam na Wasze sugestie w komentarzach. Ostatnio pod filmem sporo się ich pojawiło i bardzo Wam za nie dziękuję. A ja mam jeszcze trochę planów co do tej maszyny. Między innymi mam laser w tym momencie zamontowany na drukarce, który pewno będę montował tutaj. No i wszystko tam podłączymy. W kolejnym filmie na pewno już coś wyprezujemy, także zapraszam Was do śledzenia mnie, tak żebyście byli na bieżąco. A ja się dzisiaj z Wami żegnam, także do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!